Dzień dobry Państwu, z tej strony Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. Zapraszam na kolejny odcinek Inside Solution One, w którym raz w tygodniu podsumowujemy wydarzenia całego tygodnia na rynkach kapitałowych, a dzisiaj powiemy sobie o tym, że fundusze hedgingowe redukują ilość krótkich pozycji na giełdzie w Stanach Zjednoczonych podczas tej największej w historii hoszty odbiciowej, tak zwany bull market rally. Wrócę do tego tematu, więc jeszcze będzie okazja, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Powiemy o tym, że rynki boją się drugiej fali zachorowań i przy tej okazji, jak sobie radzi indeks WIG Leki na GPW. Powiemy o indeksie w Teheranie, o akcjach Brand24, o których mówiłem tydzień temu, że są dobrym targetem do potencjalnego zakupu. I powiemy sobie także, kto zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Dobrze, zaczynamy sobie od tego. Macie Państwo teraz na ekranie i pozycje krótkie graczy instytucjonalnych, tak zwanych non-commercial, czyli w uproszczeniu mówiąc pozycje hedge fundów w Stanach Zjednoczonych. I jak widać podczas wzrostów mieliśmy budowanie krótkich pozycji przez hedge fundy. Tu mamy tak, czym niższe te bary tutaj, czym bardziej w dół, tym te poziomy krótkich pozycji są coraz wyższe i widzimy, że na tych wzrostach cały czas hedge fundy dokładały krótkich pozycji, a kulminacja tego była no tutaj gdzieś, tak, tu mniej więcej na tych spadkach, a teraz mamy znaczącą redukcję. To pokazuje, jak, to mówiłem też Państwu kilka razy, jak ulica przechytrzyła zawodowców, tak, to jest hossa dosyć nietypowa, bo rzadko się zdarza tak, żeby to ulica, gracze indywidualni mieli lepsze wyniki i lepsze wyczucie rynku niż gracze instytucjonalni, a tak właśnie się stało w tym momencie. To jest też hossa, ta hossa jest zwana też hossą Robin Hooda. Robin Hood to jest taka aplikacja w Stanach Zjednoczonych, która bez prowizji pozwala graczom indywidualnym, małym inwestorom, pozwala zajmować długie pozycje, znaczy długie i krótkie, ale generalnie gracze indywidualni nie stosują tak szeroko krótkich pozycji. Tak swoją drogą zastanawiam się, bo nawet nie wiem, czy Robinhood pozwala zajmować krótkie pozycje, ale zakładam, że jednak tak, ale mimo wszystko ta hossa jest zwana hossą Robinhooda, no bo ona jest takim symbolem tego, że to mali gracze indywidualni wywindowali te ceny w górę, podczas gdy jak widać gracze duzi, hedge fundy budowali krótkie pozycje. No i teraz to się zaczyna odwracać, to znaczy jak widzimy ogromną redukcję krótkich pozycji. No i czyżby to miało znaczyć, że nadchodzą spadki, jeśli gracze hedge fundy są w tak zwanej antyfazie, no to może to tak wyglądać, tak? No zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj sobie możemy też zobaczyć, jak to w przyszłości wyglądało. To w 2018 roku bardzo duże, długie pozycje. Tutaj budowanie krótkich pozycji. Jak widać, no, tak na pierwszy rzut oka nie widać tutaj jakiejś wartości prognostycznej. Tu z kolei zbudowali długie pozycje. Tu też długie na spadkach. No ciężko powiedzieć, chociaż tutaj widzę, że na tych wzrostach zredukowali długie pozycje. No ciężko powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, jaką to ma wartość prognostyczną, no ale wiadomo, że przyjmuje się, że to raczej gracze profesjonalni mają przewagę nad graczami indywidualnymi, co w tym przypadku no, ewidentnie się nie sprawdziło. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej, a przy okazji pokażę Państwu, jak wyglądały odbicia po największych spadkach
w historii, czyli 1929 rok, 1938 i 1974 rok, czyli te rynki byka, które następowały po krachach, tak? Czyli mamy tu mamy te linie pokazujące, ile czasu, po pierwsze, ile czasu trwało odbicie, po drugie, jak daleko sięgało, tak? No i widać, że to odbicie, które jest obecnie, ta hossa, ja ją nazywam hossa końca koronawirusa, ta hossa jest znacząco szybsza niż wszystkie dotychczasowe odbicia po tych ogromnych wyprzedażach, najbardziej znanych w historii krachach. Także tak to wygląda. I może jeszcze pokażmy sobie, jak to wygląda, jak wygląda za ostatni rok indeks S&P 500, tak? Czyli tutaj mamy ostatnią fazę, czy tam kontynuację hossy, tej dziesięcioletniej hossy, która trwa od upadku Lehman Brothers, hossa, która na początku była, tak jak Państwu mówiłem wielokrotnie, wypierana z umysłów inwestorów. Najpierw mówiło się o odbiciu zdechłego kota, potem się mówiło o tym, że to jest fake, że to się wszystko zawali, taka bardzo duża niewiara. Dopiero w tej ostatniej fazie dopiero mieliśmy wzrosty, które jako tako były już akceptowalne. Tutaj mamy ta hossa dziesięcioletnia była no, tak dramatycznie przerwana, bo ja uważam, że gdyby nie ten koronawirus, ona by trwała w najlepsze. Koronawirus ją brutalnie przerwał, ale z perspektywy czasu wydaje się, że to mogła być tylko korekta. No ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Spadki, luty, marzec, spadki, czyli BES-a koronawirusowa, jedna z najszybszych BES w historii giełdy w Stanach Zjednoczonych. Zniesienie spadki z poziomu 3400 na 2200. 1200 punktów to jest między około 30-40%, tak, mieliśmy spadki. No a tutaj zaczęła się już hossa końca koronawirusa, czyli rynek już od końcówki marca dyskontuje to, że koronawirus odejdzie i wszystko wróci do normalności, a przede wszystkim to, że państwa wydrukują tak dużo pieniędzy, że ten kryzys zostanie zadrukowany. I też mówiłem państwu tutaj na antenie kilka razy, że dla mnie takim sygnałem końca BES-y, no, nie był ten poziom, no bo tutaj trudno było złapać ten spadający nóż, ale tutaj ten początek kwietnia, kiedy mieliśmy dwa dni z rzędu fatalne dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i no, jakby ktoś mi pokazał te dane wcześniej, to bym powiedział, że będziemy mieli nowe dołki, bo te dane, nie dość, że i tak spodziewano się fatalnych danych z rynku pracy, te dane były jeszcze gorsze. I pomimo tak fatalnych danych, rynek nie spadł niżej, wręcz doszło do ogromnej akumulacji akcji i to był początek hossy końca koronawirusa, która trwa w najlepsze. No i mieliśmy kilka przesileń, tak jak Państwu mówiłem, jedno z przesileń było związane z odmrożeniem gospodarki, a drugie z przesileń było związane z kolejną nową fazą odmrażania gospodarki praktycznie na całym świecie, no i o informacjach o tym, że mamy lek na koronawirusa. I po tym przesileniu uważam, że czeka nas trochę głębsza korekta. Mieliśmy jej pierwszą fazę, odbicie i teraz będzie, zakładam, druga faza korekty w oczekiwaniu na drugą falę koronawirusa. Coraz więcej mówi się o tym, że rynki boją się drugiej fali koronawirusa. Zobaczmy, co się dzieje z zachorowaniami. Coś tutaj mamy niebieską linią, mamy ilość nowych zachorowań, to mamy siedmiodniową średnią krążącą. Niebieską linią mamy Europę i białą Stany Zjednoczone. No i można było się tego spodziewać, no bo Europa bardzo radykalnie postąpiła jeśli chodzi o prewencję przeciwko koronawirusowi, te restrykcje były dużo większe niż w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nieco zbagatelizowały, chcąc bardzo
na siłę otworzyć tą gospodarkę jak najszybciej tylko się da i wydaje się, że zrobili to trochę za szybko, no bo widzimy, że ta krzywa zachorowań w Stanach Zjednoczonych znów zaczęła rosnąć, podczas gdy w Europie ewidentnie wirus jest opanowany. Tutaj trzeba też mieć na uwadze to, że jeśli w Stanach te zachorowania by jednak dalej rosły, a wszystko na to wskazuje, no to możemy mieć taki zwrotny efekt, czyli te zarażenia ze Stanów Zjednoczonych mogą się znowu przenosić do Europy, no chyba, że połączenia lotnicze nadal będą między Europą a Stanami zawieszone i tego raczej należałoby oczekiwać, to znaczy, że jeśli ile zachorowań w Stanach będzie rosła w takim tempie jak teraz, a w Europie będzie się utrzymywała, no to nie wyobrażam sobie, żeby decydenci europejscy, to znaczy prezydenci, czy premierzy, czy rządy krajów europejskich pozwoliły na to, żeby loty między Stanami a Europą nadal się odbywały, no to też może być wskazówka, jeśli chodzi o strategię inwestycyjną na najbliższe okresy, bo wydaje się, że te linie lotnicze, zwłaszcza te, które są wystawione bardziej na transfery te dalekobieżne, czyli linie, które kursują głównie na dalekie dystanse, czyli nie tak zwane tanie linie lotnicze, tylko te klasyczne, mogą być narażone tutaj na jakieś bardziej poważne konsekwencje, więc taki trade hedgingowy na zasadzie long na pozycjach linii tanich, tak zwanych tanich liniach, tanich linii lotniczych typu Wizz, typu Ryanair i short na tych klasycznych liniach lotniczych, które wykonują międzyatlantyckie przeloty typu Lufthansa, to może być ciekawe zagranie, a jeszcze bardziej na linie lotnicze amerykańskie, no bo to jeśli pandemia będzie się tak bardzo rozwijać w Stanach Zjednoczonych, to tam można by pomyśleć o krótkich pozycjach na liniach typu US Airlines i tak dalej, a o długich pozycjach na liniach europejskich, które głównie tanich liniach lotniczych, które prawdopodobnie w Europie będą już miały co robić w najbliższym czasie, w takim sensie, że no te loty po kontynencie europejskim pewnie będą wznawiane, no ale te loty między Ameryką no niekoniecznie, więc te, a linie, a prawdopodobnie cały przepływ komunikacyjny w Stanach Zjednoczonych no też może być utrudniony albo ze względów prawnych, albo po prostu obaw ludzi o podróżowanie, więc no to nie wygląda to najlepiej i stąd ostatnie spadki i ta druga, potencjalnie druga fala koronawirusa, myślę, że może przede wszystkim uderzyć w linie lotnicze. Tutaj mamy jeszcze a propos drugiej obaw, a drugą falę zachorowań. Mamy indeks Dwikleki na giełdzie papierów wartościowych, zwany przez niektórych indeksem WIG COVID, czyli takim indeksem no, zachorowań, tak, no bo to jest indeks, który rośnie w rytm oczekiwań, jeśli chodzi o zachorowania i kolejną fazę zachorowań na koronawirusa. Warto tylko zwrócić uwagę i mieć się na baczności, jeśli chodzi o inwestycje w te spółki z indeksu Wigleki, no bo wzrosty są już bardzo duże, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że one nie są jednak, te poziomy cenowe nie są wyższe niż w styczniu. Więc to przewartościowanie nie jest jeszcze aż tak duże, tak? No bo te kursy są na poziomie stycznia, lutego, no a tak na zdrowy rozsądek wydawałoby się, że te ceny powinny być nawet wyższe niż te, które były w styczniu i w lutym, więc pomimo bardzo wysokich wycen, ja uważam, że tu jeszcze ta hossa na Wigleki nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dobrze, zapowiedziałem też już wiele miesięcy, a może jak jesteśmy przy giełdzie polskiej, jeszcze może powiem wcześniej o akcjach Brand24,
o których rozmawialiśmy sobie, o których właściwie mówiłem Państwu jakiś czas temu, to znaczy pokazywałem Państwu, a lepiej to było widać na wykresie dziennym, więc przerzucę się z moich screenów jednak na portal na stok, Brand 24. Pokazywałem Państwu dwa tygodnie temu chyba, pokazywałem Państwu na wykresie dziennym akcję Brand 24 i mówiłem o w ogóle o tym, jak przebiega wykres kwotowań. Mówiłem o tym, że cała ta fala spadkowa, zwłaszcza ona tutaj się zaczęła, ta większa, albo jeszcze inaczej, i jeszcze bardziej się cofnę w czasie i mieliśmy taką małą hossę na akcjach tej spółki, gdzie kulminacją było wzrost wolumenu gdzieś tutaj, tak, i widać było, ja mówiłem do Państwu wtedy też na antenie, że ten wzrost wolumenu pokazuje potencjalne wyczerpanie się tej tendencji wzrostowej, to znaczy bardzo często jest tak, że inwestorzy duzi, którzy akumulują akcje albo je wyprzedają, to jak już mają ostatnią fazę do zakumulowania akcji, to robią już to ze zmożoną siłą, tak żeby jeszcze bardziej rozpędzić ten rynek, a jak wyprzedają, to jest odwrotnie, to znaczy ostatni pakiet akcji bardzo często wyprzedaje się już po każdej cenie, tak żeby jeszcze bardziej zepchnąć ten rynek niżej i już tak nie przejmować się bardzo kursem, żeby go jeszcze rozpędzić. No i mieliśmy hossę, która zakończyła się tutaj wzrostem wolumenu. Później mieliśmy osuwanie, prawdopodobnie zabrakło już tego kapitału, który wyciągał ten kurs z poziomów około 30 do 45 zł. Tutaj mieliśmy zastraszający i bardzo zły news, stąd zwiększony wolumen, to znaczy Facebook i Instagram zablokowały działania spółki Brand24, która pogrążyła się w beście, bo wiązało się to ze słabszymi wynikami, z odejściami klientów i tak dalej. Później mieliśmy tutaj, i to na tej świeczce było, albo na tej, albo na tej, ale moment, bo tu mamy jeszcze wykres tygodniowy, na dziennym to będzie lepiej widać. Tu mieliśmy tak, dokładnie na tej świeczce mieliśmy publikację informacji przed Brand24 o tym, że zrobiono ugodę pomiędzy Brand24 i Facebookiem, czyli jednocześnie Instagramem, to znaczy, że ugoda polegała na tym, że Brand24 nie będzie miał żadnych roszczeń do Facebooka, jak nie mam, a Facebook po zbadaniu tego, czy Brand24 łamie regulamin, no, stwierdził, że nie ma tam żadnego łamania regulaminu, stąd odblokował spółkę. No i mamy tutaj, zaczęła się hossa, mieliśmy też wzmożony wolumen, no i wyglądało to bardzo dobrze, nawet kupowaliśmy akcje przy poziomie około 21 zł, gdzieś na tych, w okolicach tych poziomów. Zresztą mówiłem to o tym Państwu, zresztą jest to informacja publiczna. I mieliśmy, tutaj rozpoczęła się hossa, ciekawostka, ta informacja z tego dnia zbiegła się w czasie z tym, jak to był najbardziej krwawy dzień spadków na indeksach światowych. To był taka kulminacja i fatalne dane, to jest połowa marca, no najgorszy okres epidemii i największe spadki, stąd ta informacja przeszła zupełnie bez echa, tak jak ta informacja, która tu sprowadziła kurs niżej i wywołała tę bessę, przeszła praktycznie, była bardzo mocno nagłośniona, tak ta informacja w tym momencie przeszła bez echa, bo wszyscy byli zajęci koronawirusem. No to było też o tyle fajne, że można było te akcje tutaj akumulować i mówiłem wtedy Państwu o tym na antenie, że to jest dobre dla inwestorów, że to przeszło tak niezauważone, bo można było sobie akumulować te akcje. Następnie mieliśmy silne wzrosty jako pokłosie tej informacji i po ustanowieniu szczytu na 35, prawie 35 zł, kiedy okazało się, kiedy Brand24 opublikował, że te wyniki się poprawiają w konsekwencji odblokowania
monitoringu Facebooka i Instagrama i mieliśmy tutaj trochę przesilenia, wzmożony handel, wyszedł news, korekta. Tutaj widać było, że jakiś większy gracz instytucjonalny zaczął redukować swoje pozycje i tutaj na wykresie dziennym mamy w pewnym momencie ogromne osunięcie się kursu. Ktoś w ciągu dnia zrzucił duże ilości akcji na wzmożonym wolumenie, akcje wróciły, i tutaj mówiłem też Państwu właśnie na antenie, że to jest dobry prognostyk dla kursu tych akcji, bo tak jak wcześniej tłumaczyłem, jeśli ktoś wykorzystał cały ten obszar do wychodzenia ze swoich pozycji, to oznaczało dla mnie, że tutaj ktoś wyzbył się ostatniej puli pakietu, stąd taki długi cień, stąd wzmożony obrót, i dla mnie to był sygnał kupna. I jesteśmy aktualnie w hoście. No i czekałbym albo na pozytywny news do wyjścia, albo na publikację dobrych danych. No, wygląda to, jakbyśmy mieli ponad 45 zł zaliczyć, no bo tak to wygląda z analizy takiego psychologii, takiego momentu, i też psychologii rynku, i też wolumenów, a też z kolei wierzę w tę spółkę długoterminowo. Myślę, że spółka, która zajmuje się monitoringiem i ma tak dobry PR marketing, ma szansę zwojować cały świat. A już teraz, z tego co kojarzę, ponad połowa przychodów spółki nie pochodzi z rynku polskiego, a na polskim rynku te wyceny są trochę cena do zysku i w ogóle wyceny, czy cena do zysku, czy tak jak w przypadku startupu, mnożniki przychodowe są dużo niższe niż na świecie, więc wraz z rozwojem tej spółki będzie coraz bardziej uzasadnione, żeby wycena wskaźnikowo była dużo wyższa. No i mamy ostatnie dosłownie minutę, tak naprawdę, w której mogę powiedzieć, szybko pokazać, co się dzieje w ostatnich 6 miesiącach na indeksie w Teheranie. To jest kraj mało znany szerszemu odbiorcy, ale kraj, w którym wyceny z kolei są na drugim biegunie, jeśli chodzi o wyceny wskaźnikowe typu cena czy zysk w stosunku do Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Tak jak w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo mocno wyśrubowane ceny do zysku powyżej 20, tak w Teheranie mamy ceny do zysku na poziomie 7, 8, 10. Stąd zainteresowaliśmy się bardzo mocno tym rynkiem już prawie 2 lata temu. Na początku, kiedy my wchodziliśmy w ten rynek, wyceny cena do zysku potrafiły być nawet na poziomie 5, 6, w tym momencie to jest 7, a cała reszta wzrostowi towarzyszy też wzrost zyskowności spółek z Teheranu. No ale niestety zabraknie mi już czasu, żeby głębiej o tym Państwu opowiedzieć. W każdym razie zwracam uwagę na bardzo ciekawy rynek i w dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Przed Państwem był Tomasz Piwoński, Solution One. Najbliższy program odbędzie się w piątek już o klasycznej godzinie 11:00. Zapraszam. Do zobaczenia.